idzie, jest jakiś sanki w krzakach. Siema! Ja jestem Marubianka, a dzisiaj jest wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I z tej okazji dzisiaj na Marunach jest po prostu ten finał. I patrzcie, ile jest ludzi! Jest dużo ludzi, jest dużo terenowych samochodów, będziemy robić teraz kulik z Guciem. Wszystko wam to pokażę, oprowadzę was i teraz idziemy do Gucia. Chodźmy. Siema. 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 No i co? Na filmie na YouTubie. No nie wiem, już pewnie jestem. No to nie tak. Ja to sobie posanki. Dobra, więc przechodzimy do pierwszej atrakcji dzisiejszego dnia. I jest to Gucio i Marika i kulik. I tak to wygląda, a tu patrzcie, jedzie kolejna atrakcja, idzie samochód. Opowiedz, co się będzie działo teraz. Będzie jazda na nartach. Załadzę, bez strzelania. Ruszasz! Elegancko, czekaj, bo kolana siadają, elegancko! Pa, gdzie wyjechaliście, gdzie ja? Elegancko. Konkret. Jak było? Super. Ale... Gucia się spisał. Dobrze. Ale? Ale najgorsze, że cypek zepsuł cały ten, bo ja dla najwytrwalszych i największych obiecałam kulik, że ja kieruję i jedziemy szybko. No to później zrobisz, no to pociąga. O, tutaj już chłopak o nas. Ale no tu widzisz, nie tu atrakcji, tutaj nie nadążysz, no. Kolejna część atrakcji, tym razem końskich, i osiadłam kolet i robiłam oprowadzanki. Koletka się spisała. Ups. Super, była grzeczna. I tyle w sumie. No i to taka kolejna atrakcja. Poczekaj, wyciągniemy. Nic nie klikaj, pamiętaj. Nic nie klikaj, Kamil, bo trzeci raz to bym nagrał. Już? No. A co ja tam mówiłam? dobra. No, 3,5 tysiąca. No kurde. Jezus Maria. Dobra, już, szybko. Już. Dobra, więc w sumie to chyba były wszystkie dzisiejsze atrakcje. Wszyscy już pojechali się, rozjechali, tam jeszcze trochę osób zostało na ognisku. I my teraz będziemy, po prostu jeździć. Ja będę na nartach, jak widać. Dziewczyny będą na sankach, może potem Zuza spróbuje na nartach, jak się odważy. Gucio już czeka, gotowy. Zebraliśmy dzisiaj 3,5 tysiąca złotych, także super, wielkie brawa. O nie. Jeszcze raz zróbcie tyłu. No i nie nagram w sumie za bardzo, jak jeździmy, bo jest ciemno, jak widzicie. Chyba że coś z GoPro się uda, żeby było widać. Więc co, zżegnamy się już z wami. Pa! Pa! I teraz mam guzik wcisnąć?
sanki. A gdzie są sanki trzecie? O nie! O nie! Gdzie jest koń? Moja szatka! Tylko widać ślady. Kolet poszła w las. Masz ją? Nic jej nie jest? Przeżyła. O, sanki się znalazły trzecie. Ale wiesz... O Boże, co tu się stało? Wiesz, o co chodzi? Wiesz, co ona zrobiła? Daj nogę. O. Co zrobiła? Mów szybko. Ona podskoczyła wysoko i przyłożyła nogę. A, dlatego to tak skakała. Skakała. Co się stało, kolet? O nie. Dobrze, że mamy ostatni. Co tu się dzieje? Takie sanki w krzakach, tu drugie. O nie. Dobrze, to. Myśmy się tego. Ale mi się nic nie stało, najgorzej chyba. Mi się też nic nie stało. Więc ogólnie to wzięliśmy kolet. Po kurczowie było trochę ciężko nas cztery jednak ciągać. No i to jest kolet pierwszy raz z saneczkami, też nie bardzo dobrze idzie. Także pamiętajcie, jak w tym filmie o tu lub tam klikniecie, będzie 120 polubień, to będziemy złożyć się tu na kolet i nosa będzie galopować, a tylko będzie na sankach. Także wam wbijacie polubienia. I co, kolet była grzeczna po tego wypadku, który widzieliście przed chwilą. No i żegnamy się z wami. Pa! Pa, powiedz pa. Pa. Ogólnie jest taka akcja, że właśnie koń nam uciekły, teraz jedziemy szybko galopem, żeby zatrzymać osły, żeby nie przeszły. Jakby zajechać im drogę, ale chyba już one chyba poszły. I co? Nie! Nie! I osły poszły. No i po ptakach.